Cześć, mam na imię Kamil i jestem autorem tego kanału. Jeżeli widzimy się pierwszy raz, pokrótce, dotyczy on głównie diety ketogenicznej, przepisów związanych z dietą ketogeniczną oraz ciekawostek i teorii dotyczących właśnie diety ketogenicznej. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, koniecznie go zasubskrybuj, wtedy żaden z moich odcinków Cię nie ominie. Wciśnij też dzwoneczek, dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach. Daj łapkę w górę, możesz dać od razu na początku, wtedy widzę, że oglądasz i że mój film Ci się podoba. Oczywiście nie zapominajcie o komentarzach. Ja bardzo lubię mieć interakcję z Wami, odpowiadać na Wasze komentarze, dyskutować. Dzięki temu widzę, że tu nawet w tym kanale mamy ze sobą kontakt. Ok, to tyle słowem wstępu. Dzisiejszy odcinek to odcinek pod tytułem Dieta ketogeniczna dla początkujących, czyli rady dotyczące tego, jak rozpocząć, jakie wskazówki mogę dać Wam, kiedy chcecie zacząć dietę ketogeniczną. Generalnie zbiór takich podstawowych informacji. Nie czekajmy, możemy zaczynać. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to to, żeby zaplanować i uświadomić sobie cele, do których będziemy dążyć, będąc na diecie ketogenicznej. Oczywiście podejrzewam, że jeżeli jest ktoś, kto jest na ketozie terapeutycznej, no to tutaj jasne jest, że robi to w porozumieniu z lekarzem, bo no, stosowanie diety terapeutycznej bez porozumienia z lekarzem może mieć różne złe skutki. Natomiast, jak się domyślam, większość osób, które trafiają tutaj, chcą zrzucić zbędne kilogramy. I oczywiście idealnym schematem i scenariuszem jest to, że macie dietę w porozumieniu z lekarzem, dietetykiem, robicie badania i tak dalej. To jest najlepszy krok. Natomiast, jeżeli nie i Waszym celem jest zgubienie zbędnych kilogramów, pozbycie się nadmiernej tkanki tłuszczowej, już wiecie, jaki macie cel. I teraz, jeżeli wiecie, jaki macie cel, ważne jest, żeby uświadomić sobie, jakie kroki podjąć, żeby ten cel odpowiednio dzięki tym krokom osiągać. No i jakby naturalnym kolejnym elementem tego filmu będzie to, będą kroki, dzięki którym będziecie ten cel osiągać. Oczywiście, jeżeli Waszym celem jest zgubienie zbędnych kilogramów, na pewno właśnie w tym pierwszym etapie kolejnym celem powinno być ustalenie kaloryki Waszych potraw oraz makro, którego musicie się trzymać, jeżeli chcecie, żeby ten efekt był. No i jakby starać się, żeby nic nie stanęło Wam na przeszkodzie i trzymać się tego jak najbardziej. Wtedy będziecie widzieć efekty, czyli tym celem na początku powinno być ustalenie priorytetów w postaci makro oraz kaloryki Waszych posiłków oraz zdecydowania albo zastanowienia się nad tym, jakie smaki Wy lubicie, jakie potrawy Wy lubicie jeść, czego Wam będzie brakować i wtedy już ułatwi Wam to też kompletowanie, że tak powiem, posiłków będąc na diecie. To, co dla wielu jest dość oczywiste, dla innych nie, jest to, żeby ze swojego otoczenia, przynajmniej głównie w tym pierwszym etapie, usunąć jak najwięcej pokus. Czyli to pożywienie, które jest tak naprawdę podczas diety ketogenicznej niedozwolone. Mówimy tu o słodyczach, pieczywie, makaronach. Idealnym scenariuszem jest, kiedy nasi współdomownicy, nasza rodzina rozumie to, że przychodzimy na dietę ketogeniczną i nie będzie katować nas tym, że będzie z namiętnością spożywać przy nas posiłki, których my nie możemy spożywać. W szczególności na początku jest to trudno, ponieważ nasz umysł, nasza głowa jeszcze nie przestawiła się za bardzo i jak tylko widzimy jakąś pokusę, to łatwo jest nam się złamać. Ja wiem, że to jest taki scenariusz rodem z programów
słuchaj, zaglądam do twojej lodówki i szafek, wywalam wszystko, bo jeżeli będziesz to mieć, to na pewno nie przejdziesz na dietę i nie będzie skuteczna. Tak jest, tak rzeczywiście jest. Wiem to po sobie, że im więcej mam dookoła siebie pokus, tym bardziej one kuszą i dają opcję tego, że możecie się szybciej złamać. Także postarajcie się wyeliminować ze swojego otoczenia te rzeczy, które są niedozwolone, bądź za którymi najbardziej wiecie, że będziecie tęsknić i w trakcie wchodzenia w dietę, podczas adaptacji mogą sprawiać, że będziecie chcieli się złamać. Uwierzcie mi, przyjdzie taki moment na diecie ketogenicznej, że już nie będziecie o tym myśleć, nie będziecie odczuwać za bardzo głodu, bo jak się zaadaptujecie, to wasze poczucie głodu będzie praktycznie nieodczuwalne. Także pamiętajcie, żeby w szczególności na początku pozbyć się pokus, które są gdzieś dookoła was. Jeśli w tym początkowym etapie poszukacie sobie przepisów takich zgodnych z dietą ketogeniczną, zasięgniecie sobie już informacji, co możecie jeść, poszerzycie troszeczkę swoją wyobraźnię w tym temacie, bo jakby, wiecie, na początku pierwsza myśl, która pojawia się w głowie, to jest: nie będę mógł jeść pizzy. O nie, nie będę mógł jeść makaronu. O nie, świeże bułeczki na śniadanie. No jak to? No jak to? I wiele, wiele innych. Można by mówić i wymieniać. A jeżeli na początku zasięgniecie informacji, przeglądziecie strony internetowe, choćby nawet mój kanał, na którym też jest spora ilość przepisów, otworzy wam to trochę oczy na to, co można robić, żeby rzeczywiście nie popadać w taką skrajność, że ty już nic nie możesz jeść ze swoich ulubionych potraw. Owszem, możesz, tylko wyobraźnia nas to ogranicza. Dodatkowo staraj się właśnie urozmaicać te swoje potrawy. No nie wiem, można zrobić chipsy właśnie z chorizo, gdzie przepis jest na moim kanale. Można zrobić chipsy z cukinii, można zrobić pizzę z sera żółtego. Jest wiele przepisów na pizzę i na ciasto do pizzy. Także starajcie się to urozmaicać, ale w pierwszej kolejności zasięgnijcie do źródeł, w których rzeczywiście możecie sobie otworzyć oczy na to, jakie te przepisy są. Im bardziej będziecie urozmaicać więcej dań, tym bardziej zauważycie i zobaczycie, że ta dieta wcale nie jest nudna i nie musi być wyrzeczeniem. W trakcie diety ketogenicznej bądź w trakcie adaptacji do diety ketogenicznej w naszym organizmie zmniejsza się znacząco poziom insuliny. Co za tym idzie, nasze nerki wydalają wtedy więcej wody i więcej sodu. Dlatego też nasz organizm się odwadnia. Więc kolejny ważny punkt to to, żeby nawadniać nasz organizm. Zobaczycie zresztą, że w pierwszym etapie diety czy adaptacji na pewno odczujecie wzmożone pragnienie. Właśnie dlatego. Więc starajcie się nawadniać organizm, jak najczęściej chodzić do toalety. Zresztą jak będziecie w dużej mierze nawadniać organizm, to zobaczycie, jak często będziecie tą toaletę odwiedzać. I jest to bardzo ważne, żeby się nie odwodnić. Pamiętajcie też, tutaj wskazówką może być, że to, czy macie odwodniony organizm, może zasugerować wam kolor waszego moczu. Jeżeli kolor waszego moczu jest ciemno-słomkowy, to znaczy, że organizm jest odwodniony. Natomiast jeżeli jego kolor jaśnieje, to znaczy, że wszystko idzie w dobrą stronę i wasz organizm zaczyna być nawadniany znowu. Także pamiętajcie, odpowiednie nawadnianie to też klucz do sukcesu. Nieodłącznym elementem odwodnienia organizmu jest też niedobór elektrolitów. Zatem bardzo ważne jest też, żeby odpowiednio suplementować nasz organizm. Suplementy, które występują w naszym organizmie, których głównie potrzebuje nasz organizm, to magnez, potas, sód, wapń, ale oczywiście to nie są tylko te, ale to są takie, które są, można powiedzieć, najważniejsze. No i można je suplementować w różnoraki sposób. Można pić słoną wodę soloną, oczywiście dobrą solą. Można pić czysty bulion gotowany na kościach. One, te dwa napoje chociażby, dostarczają bardzo dużą ilość
elektrolitów. W zależności od tego, jaki chcemy ten pierwiastek dostarczać. Na przykład zielone warzywa mają bardzo dużo potasu, więc jakby niektóre pierwiastki możemy dostarczać pijąc właśnie soloną wodę bądź bulion, inne jedząc odpowiednie warzywa, ale dobrym rozwiązaniem jest też suplementowanie się odpowiednimi tabletkami, które zawierają te elektrolity, ale pamiętajcie, żeby nie pić elektrolitów, które są słodzone jakimikolwiek słodzikami, bo to może Wam po prostu zaszkodzić diecie ketogenicznej, zaburzyć po prostu wejście w ketozę. Oczywiście ketony egzogenne, jeżeli ktoś chce próbować i tak dalej, o tym też będzie jeszcze mowa w tym odcinku. One zawierają już odpowiednią dawkę elektrolitów, które pomogą Wam jakby uzupełnić je w Waszym organizmie przy niedoborze. Kolejny punkt, który jest dość ciekawy i nie wszystkim znany, bo jakby on często pojawia się w przypadku osób, które stosują dietę ketogeniczną, są to okresowe głodówki, czyli intermittent fasting. Jakby też, jeżeli chcecie w taki fajny, zdrowy sposób, naturalny wejść w stan ketozy, możecie zacząć próbować stosować okresowe głodówki właśnie, dzięki którym w dużej mierze właśnie przyspieszacie produkcję ciał ketonowych w organizmie. Zauważycie, będąc na diecie ketogenicznej, że tak jak wspomniałem wcześniej, to poczucie głodu jest trochę zaburzone i nie odczuwacie głodu tak często i to jest idealne właśnie, żeby wprowadzić sobie takie głodówki. Ja sam stosuję taki intermittent fasting 16:8, więc pierwszy posiłek w ciągu dnia tak naprawdę jem o 12, ostatni i to często, bardzo rzadko o 20, bo z reguły już koło 18 jem ostatni posiłek i nie chce mi się więcej jeść, więc naturalnie wychodzi mi to jakoś tak 18:6. I cóż, jeżeli chcecie przyspieszyć adaptację, możecie próbować wprowadzać takie głodówki. Zobaczycie, że nie jest to nic ciężkiego i na pewno przyspieszy proces wchodzenia w stan ketozy, czyli co za tym idzie, szybszej produkcji ciał ketonowych w organizmie. Bardzo ważne jest też to, żeby zwracać uwagę na to, co kupujemy i co jemy. Zobaczycie też, że w trakcie nauczycie się, wręcz wejdzie Wam to w nawyk, że czytacie etykiety, w szczególności pod kątem makro, czyli tego, ile jest tłuszczu, białka i węglowodanów w danym produkcie, ale też składu. Tak, tak, zobaczycie. Na początku każdemu się to wydaje w ogóle, jak to na bank, nie. Tak, tak. Potem naturalnie na zakupach zaczynacie czytać. I do czego dążę? Uważajcie na gotowe sosy na przykład, ponieważ ketchup, sos czosnkowy i tak dalej kupowane gotowce mogą zawierać bardzo dużo słodzideł niewiadomego pochodzenia i to też może wpłynąć na Wasze makro dzienne i na to, że możecie wyjść z ketozy. Dodatkowo uważajcie też na nabiał, ponieważ nabiał może się wydawać produktem, który jest idealny do diety ketogenicznej, bo niektóre produkty zawierają dużo tłuszczu, ale wiele z tych produktów kategorii nabiał może zawierać laktozę, która jest tak naprawdę cukrem, więc też warto zwracać uwagę na skład, żeby nie wpędzić się w sytuację, kiedy wydaje nam się, że jemy coś tłustego, a tak naprawdę dodajemy sobie też bardzo dużą ilość tłuszczów. Więc pamiętajcie, żeby sprawdzać, co kupujecie, co jecie. Powoli na początku czytajcie, a potem zobaczycie, że wejdzie Wam to w nawyk i nie zrobicie zakupów bez lektury niektórych produktów, a później nawet już będziecie wiedzieć, które produkty są dla Was dobre i będziecie je wybierać automatycznie i zupełnie naturalnie. W tym przypadku nie sposób jest nie wspomnieć też o tym, żeby jeść odpowiednie tłuszcze, żeby starać się wybierać te tłuszcze, które są dla naszego organizmu jak najzdrowsze i żeby o ile nie możemy dostarczać tylko i wyłącznie takich idealnych tłuszczów, które byśmy chcieli, to starać się jednak chociażby 2-3 razy w tygodniu dostarczać takie fajne, dobrej jakości tłuszcze, na przykład pochodzenia z ryb. Tłuszcz z ryb jest naprawdę fajny, zdrowy, bo wiecie, często jest tak, że w tych naszych wołowinach, wieprzowinach nie wiadomo jakiego pochodzenia, nie wiemy tak naprawdę, czym
to mięso jest nafaszerowane. Także pamiętajcie, że w przypadku zakupów, dobierania tego, co jecie i spożywania, warto zwrócić uwagę, żeby nie dowalać sobie ilości tego tłuszczu na potęgę, bo jemy tłuszcz, tylko żeby też zwracać uwagę na jakość tego tłuszczu, bo to też jest bardzo ważne. To, co pomoże Wam lepiej, szybciej wejść w adaptację, a nawet pomoże w szybszym spalaniu tłuszczów, to na pewno ćwiczenia fizyczne. Więc im więcej ćwiczycie, tym naprawdę efekty są lepsze i ja wiem to po sobie. I prawda jest taka, że mówi się, że same ćwiczenia bez diety niewiele dają. Tak myślę, że tutaj można powiedzieć, że często dieta bez ćwiczeń też niewiele daje. Raz, że mamy szybsze spalanie tłuszczu. Dwa, że jeżeli wprowadzamy sobie wysiłek fizyczny, też przyspieszamy produkcję ketonów w naszym organizmie, a dzięki temu przyspieszamy proces ketoadaptacji. Więc jak najbardziej pamiętajcie na tym pierwszym etapie, żeby też starać się jak najwięcej mieć wysiłku fizycznego. Pamiętajcie, że to nie musi być w przypadku, kiedy nie lubicie cardio, chodzenie, bieganie wieczorami bądź jeżdżenie rowerem. Można pójść zrobić delikatny trening siłowy albo intensywny spacer, szybszy spacer, tak? Nawet szybszy spacer godzinny może być odpowiednim wysiłkiem fizycznym dla Waszego organizmu, żeby zaczął produkować ciała, żeby przyspieszył produkcję ciał ketonowych. Także nie zapominajcie o tym, że wysiłek fizyczny też jest jak najbardziej ważny i znaczący w tym całym procesie adaptacji i wchodzenia w dietę ketogeniczną. W tym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście w nim ze mną. Kolejny odcinek, który szykuję już dla Was, to jest odcinek, czego nie robić właśnie dla początkujących ketomaniaków, dla osób, które zaczynają przygodę z dietą ketogeniczną. W tym odcinku chciałem ukazać Wam, co robić na początku, co pomaga w tym, żeby się zaadaptować. Natomiast kolejny odcinek to będzie prawdopodobnie to, czego powinniście unikać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Przypominam o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę, wtedy widzę, że oglądacie. No i napiszcie komentarz. Tak jak wspominałem, z chęcią odpowiadam na Wasze komentarze. Zadawajcie pytania w komentarzach. Wprowadzajcie interakcje. No i cóż. Widzimy się w kolejnym odcinku. I zostańcie keto. Do zobaczenia.